Cześć, mam na imię Marta, witam Was na kanale Żerawka. Na początku chciałam Wam wyjaśnić, na czym będzie polegał mój kanał. Otóż wiem, jak trudno z hiszpańskiego czy z rosyjskiego przetłumaczyć jakikolwiek wzór na misia czy na serwetkę, dlatego postanowiłam stworzyć ten kanał i przetłumaczać Wam wszystkie wzory, jakie będę miała dostępne na stronach internetowych. Od razu mówię, że to nie będą moje własne, tylko będę szukała, a jeśli mi pomożecie, to nawet Wy możecie mi przysyłać jakieś wzory niezrozumiałe i będę próbowała z Wami go zrobić. A żeby nie było, że od razu profesjonalnie zrobiłam, zaczęłam robić na szydełku, pokażę Wam moją pierwszą zabawkę. Tak wygląda moja pierwsza zabawka. Jest niedokładna, w ogóle nie widać wzoru, są przekładańce, ale cóż, zatrzymałam ją, żeby pokazywać ludziom, że ja też nie od razu robiłam tak świetnie. I tak to wygląda, dlatego uzbrojcie się w cierpliwość, nie zraszajcie się do tego. Jak widzicie, ja też nie byłam od razu orłem, jak to się mówi. Dlatego możecie sobie oglądać ten filmik w kółko i w kółko. Innego gadania, zabieramy się do szydełkowania, ale poczekaj do końca filmiku, bo jeszcze mam parę słów do powiedzenia. Zacznijmy od najłatwiejszego, czyli od łańcuszka. Bierzemy włóczkę, robimy takie ala pętelko, widzicie? Tu mamy jedną końcówkę, tu drugą i tu mamy takie okienko. Bierzemy ten drugi koniec, przekładamy do środeczka, pociągamy szydełkiem i zaciskamy. Żeby robić kolejne oczka, trzeba w łatwy sposób przeciągać tylko szydełko. Dlatego nawijemy od tyłu do przodu szydełko i pociągamy do okienka. Jeszcze raz. Zawijamy od tyłu do przodu i pociągamy do okienka. Pociągamy od tyłu do przodu i do okienka. Zrobię parę oczek i pokażę Wam teraz, jak połączyć, bo nie, czasami Cię to przydaje. Musimy od tyłu się wbić do pierwszego i zrobić cisłe oczko, czyli nawlekamy, pociągamy przez jedno i przez drugie. Przepraszam za ostrość. I robimy znowu takie samo oczko. Pyk. I mamy takie kółeczko z dziurką. Nie mamy zamkniętego. Żeby robić na nich, po prostu trzeba się w te oczka, w kolejne dopasować. Widzicie, mamy jedno. Nawlekamy teraz od góry do dołu. I mamy dwa. I przewlekamy przez te dwa. W zależności, jakie chcecie te kółko, to jakie kółko chcecie wielkie, musicie zrobić tyle oczek. Ja zawsze będę mówiła, będą napisy, więc bez problemu powinniście dać sobie radę. I kolejne oczko. Ojej. Tyk, tyk i tyk. Jeśli będziecie chcieli, żebym bardziej to wytłumaczyła, to mi powiedzcie, a ja spróbuję to w lepszej grafice wytłumaczyć. Dziękuję bardzo. Zapraszam dalej. Teraz zrobimy coś, w którym będziecie
będzie Wam potrzebny zawsze, prawie zawsze. Jest potrzebne do robienia głowy, do robienia rąk, czy nóg, czy do wszystkiego, do miśka każdego. Zrobimy magiczne kółko. Żeby zrobić magiczne kółko, musimy zacząć tak jak w łańcuszku, czyli zrobić takie oto kółeczko. Po tym kółeczku znowu bierzemy tą dalszą część od włóczki do tyłu i przeciągamy włóczkę. Ale teraz nie pociągamy. Bierzemy tą dalszą część włóczki. Zostawiamy ten kikutek początkowy i trzymamy. Żeby nam... Przepraszam. Żeby nam nie uciekło oczko. Robimy... Żeby nam nie uciekło to kółko, to robimy jedno oczko, tak jak w łańcuszku. I żeby zrobić magiczne kółko, trzeba zrobić parę oczek półsłupków. I teraz, żeby je zrobić, to trzeba w prosty sposób. Bierzemy szydełko, wkładamy do środka kółeczka, pociągamy niteczkę, widzicie, teraz mamy dwa, teraz znowu pociągamy za nitkę i przewlekamy przez te dwa i mamy taki półsłupek. Jeszcze raz wkładamy szydełko do kółeczka, pociągamy niteczkę, mamy dwa i nawlekamy, pociągamy jeszcze raz i przewlekamy przez te dwa okienka. Spróbujemy jeszcze raz, do środeczka kółeczka, pociągamy, mamy dwa i przeciągamy przez kółeczka. W zależności od wzoru, od ręki, od głowy, tych oczek może być tutaj bardzo dużo. Ja zrobiłam na razie 10, żeby było Wam dobrze, ładnie widoczne. Co dalej? Żeby zakończyć te kółeczko, musimy ten początek od włóczki pociągnąć. Widzicie? Się ładnie zamknęło. A żeby dokładnie go zamknąć, musimy znaleźć nasze pierwsze oczko, znaczy półsłupek, i przepraszam, nie widzę, o, przewlec, pociągnąć niteczkę, mamy dwa i znowu pociągamy i mamy. I w ten sposób mamy piękne kółeczko. Teraz, żeby robić dalej większe okrążenia, robimy dalej półsłupki. Czyli znowu szukamy półsłupka, znaczy oczka. Przewlekamy. Pamiętajmy, żebyśmy mieli dwa. Pociągamy za włóczkę. Mamy dwa. I przewlekamy. Upewniamy się, pociągamy, mamy dwa, pociągamy i mamy. I teraz zaczniemy, jak zależy od wzoru później, żeby zwiększyć te większe oczko, trzeba dwa razy w jedno oczko, ale to później. I później można w ten sposób, tak jak ja tu mam u świnki, widać piękne okrążenia. Dlatego więc. Teraz zrobimy półsłupek podwójny. Jak on wygląda? Zakręcamy raz szydełko. Zobaczcie. Od tyłu i do przodu. Mamy dwa już od razu.
Teraz przechodzimy przez oczko. Pociągamy za włóczkę. Mamy 3. I teraz pociągamy jeszcze raz. I przewlekamy przez te wszystkie 3. Raz, 2 i 3. I to jest półsłupek podwójny. Jeszcze raz. Bierzemy od tyłu do przodu. Mamy 2. Wciskamy się w oczko. Pociągamy. Mamy 3. I przez wszystkie 3. Ślicznie. Widzicie, on jest troszeczkę większy. Dlatego to się nazywa półsłupek podwójny. Taki malusieńki to był półsłupek, a taki większy to półsłupek podwójny. Teraz będziemy robić słupek. Jest podobny do półsłupka podwójnego, tylko z jedną małą różnicą. Znowu nawijamy od tyłu do przodu. Przeciskamy się przez oczko. Pociągamy. Jest w tym jedna mała różnica, że gdy pociągamy za nitkę, przewlekamy pierwszy przez te 2. Pach. Jezu. Troszeczkę się zarozmazało, ale zaraz poprawimy. I jak mamy te 2, to jeszcze raz pociągamy i przewlekamy. Nie wiem, czy nie za jaskrawy kolor wziąłem. Odbija niego się. Ale dobra. Jeszcze raz. Zawlekamy. Zawlekamy. Przebijamy przez oczko. Mamy 3. I przez 2 oczka. Za pierwszym razem. I później pociągamy jeszcze raz i mamy kolejne. Są wyższe, no i troszeczkę, nie wiem, trudniejsze, może i nie. Czasami też się zdarza, że w wzorach są jeszcze słupki podwójne. Czyli zaciągamy raz, obkręcamy od przodu do tyłu i jeszcze raz, wtedy mamy 3. Później się wbijamy w oczko, pociągamy włóczkę i przewlekamy przez 2 oczka, przewlekamy przez kolejne 2 oczka i przeciągamy przez 2 oczka. To się nazywa słupek podwójny. Teraz trochę to ominę, niewygodnie będzie wam pokazać, co to jest oczko ścisłe. Oczko ścisłe robimy wtedy, gdy chcemy zakończyć swoją pracę lub zmienić kolor. A więc tak, przewlekamy przez oczko, pociągamy nitkę i przeciągamy przez te pierwsze oczko. I to jest oczko ścisłe. I dziękuję za uwagę. Na koniec pokażę wam, co będziemy robić w następnym odcinku. Bless you.